Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień, dobry Państwu Łukasz Winczura. począteczek tygodnia, poniedziałek Czunio. Niby u nas w programie, powinno być tak, w programie Starczy na dziś, że o sporcie i o kulturze rozmawia się w piątek, ale w piątek była polityka. No to się tak lekko przestawiło, ale to nie przeszkodzi, jeżeli ma się tak zacnego gościa obok siebie, jakim jest pan Michał Ligęński, Działacz sportowy, społecznik, miłośnik Mościc. Osoby piłki ręcznej i baloniarstwa, ale również piłkarstwa, o czym za chwilę powiemy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Jak panie po weekendzie? Panie, panie redaktorze, przede wszystkim przywita się, dzień dobry panie redaktorze. Dzień witam, dobry panu. Witam szanownych widzów, mieszkańców Mości z i, i Tarnowa. Weekend Oczywiście pracowity, jak, jak, jak zawsze, jednak. Piątkowe wydarzenia w Tarnowie, w, w tarnowskim sporcie, w świecie sportu tarnowskiego były szczególne. Ja bym powiedział więcej w historii miasta. 14 honorowy obywatel, do tego pan zmierza, tak? Pan Oczy... Stanisław Majorek. Zdecydowanie tak. Wybitny tener, wychowawca młodzieży, osoba, która potrafiła zjednać wiele środowisk, wiele środowisk sportowych i Wychowała wiele pokoleń Tarnowian w duchu sportu. Medalista olimpijski. Oczywiście z Montrealu. Z Montrealu 7-6. Tak jest. Proszę pana, mistrz polski ze Stalą Mielec. Proszę pana, trener reprezentacji Luksemburga. Praca w krajach arabskich jako to szkolenie obiec. I potem historia zatoczyła koło, bo. Słek kariery trojki pana honorowego obywatela Stanisława Majorka skończył się tam, gdzie się zaczął, w MDKU, czyli dzisiejszym Pałacu Młodzieży. No tak. Młodzieżowy Dom Kultury, obecnie Pałac Młodzieży, był tak naprawdę kuźnią talentów, również i, i piłki ręcznej. Zresztą, Tarnów, generalnie w sporcie, był stolicą sportu młodzieżowego. I to jest taki właściwy kierunek, właściwy kierunek, tak jak rozmawiamy o sporcie, o trwa dyskusja na temat finansowania no, tego sportu. I, Panie, proszę. I ten sport młodzieżowy powinien być nam bardzo bliski. I dlatego też y, wielu, y, wielu trenerów, wychowawców, instruktorów sportu y, na czele z panem trenerem y, Majorkiem. Ja się bardzo cieszę, że takie osoby y, są doceniane, są przypominane. A jak kto wnioskował o honorowego dla pana Majorka? Y, środowisko dziennikarskie. Bingo, pan Roman Kieroński i pan Robert Noga. Szacuneczek dla kolegów. Dziękujemy. No dziękuję. Tak dziękuję swego jednogłośnie y, y, pełen aplauz standing na sesji rady miejskiej widok niespotykany w tej kadencji. Panie de, y, panie redaktorze y, polityka dzieli greków a zamiłowanie do sportu jednoczy i tak być powinno sport obszar sportu kultury y, powinien być y, tym obszarem y, ponad podziałami politycznymi i Pan, pan prender... od razu o polityce. No nie, niekoniecznie. Uważam, że w samorządzie polityki powinno być jak najmniej jednak. Jednak, jednak już w starożytnej heladzie rozmawiano się o trudnościach codziennych, o sporcie i o polityce, więc to jest to jest taki element naszego życia społecznego. Czy Pan Sokrates i Platona naczytał przed programem, ale szacuneczek. Mało kto dzisiaj czyta klasyków myśli filozoficznej. Ale a propos honorowych obywateli. 14 jest pan Stanisław Majorek. Yy, mamy wśród yy, honorowych innych sportowców, mamy panią Prymakowską. Tak, tak, to mamy panią Prymakowską yy, i Tonego Ricardona żużlowca który został, yy, został sprowadzony do Tarnowa w roku 1991 przez przez pana wiceprezesa Stanisława Jachimka generalnie generalnie sport 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 Tarnowski sport mościcki opierał się na wielkim zaangażowaniu środowiska środowiska pracowników zakładów azotowych oraz tej społeczności Mościc jak również w latach kolejnych wielu samorządowców polityków wiele rodzin, w wielopokoleniowych mościcach, budowało ten sport do dziś. Dobrze, no i mamy radnych sportowców pana Janasa, były sportowców pana Janasa, pana Bardzały, między innymi, Mariana, był pan, jego syn pan Robert, no teraz w, kla w kla klasterze albo klastrze, nie wiem jak to się mówi, ale wrócę do pana Rickardsona. Czy uważa pan, że ten tytuł honorowego obywatela nie został mu dany trochę na wyrost? Do dzisiaj nie odebrał dyplomu, Szczerze powiedziawszy wątpię, czy wiedziałby, gdyby nie istniały GPS, jak trafić do Tarnowa. On to przyjeżdżał po prostu do, do roboty. Panie redaktorze, te czasy nie są tak, tak odległe. Faktycznie wtedy, wtedy sport, sport żużlowy, nie mylić ze sportem motorowym, który również istniał w Mościcach i, i funkcjonował, był bardzo popularny. Był bardzo popularny i... To był ten czas, dobry czas dla Tonego Rickardsona. Yy, niestety yy, ten tytuł honorowego obywatela Tarnowa nie został odpowiednio wykorzystany. Ja ostatnio w doniesieniach medialnych yy, yy, czytałem, że na przykład też znakomity żużlowiec na ten czas, yy, żużlowiec Polonii Piła, był na takim beneficie na yy, wpile Hans Nielsen. Więc widocznie jest to, yy, są to rzeczy możliwe do, Dobrze, do realizacji. Co jest panie Michale, pomiędzy beneficem, a między daniem honorowego obywatela, jeżeli stawiamy przy całym szacunku do pracy, którą wykonał pan Tony Richardson, na jednej w z księdzem profesorem Hellerem, czy w świętej pamięci panem profesorem Franciszkiem Ziejką? Dlaczego na przykład Tomasz go lub nie dostał? Panie redaktorze, będę pościągliwy w opiniach. Nie chciałbym oceniać. Była taka decyzja, była taka wola, wola radnych, wola zarządu miasta Tarnowa. No, trudno, trudno odbierać, że tak powiem, w granicach, że tak powiem, po jakimś czasie, prawda? Ale ja chcę jeszcze wrócić do tych mości, bo przyznam, no, no, że. O mości za chwileczkę porozmawiamy, ale proszę bo przyznam, że odkrywam, odkrywam, odkrywam tą, tą historię na nowo nowemu, pokole, nowo, nowemu pokoleniu sportowców, działaczy i jest to historia godna, godna przypomnienia. Tutaj na, w studio... A, przyniósł Pan tak Puchar Świata. W pierwszej chwili myślałem, że Pan dla mnie przyniósł, ale już się oswoiłem, że nie, tym bardziej, że on dopiero będzie wręczony na jesieni. Tak jest. Termin, termin turnieju trampkarzy, który był nazywany turniejem piłkarskich nadziei, będzie rozegrany na jesieni w Mościcach. Jest to turniej, który ma ponad 40-letnią tradycję. W pierwszym terminie, bo to w 1976 roku został pierwszy raz rozegrany, mhm. pierwszym trumfiatorem. Pierwszymi zwycięzcami byli y, trampkarze Hutnika Kraków. I właśnie na tych turniejach y, szlifowali formę młodzi piłkarze y, pod okiem y, takich instruktorów jak y, Stanisław, Stanisław Bucki, Ryszard y, Marek y, czy Mościczanin, y, Antoni Kotwa. Mm -hmm. yy... Kryształ, nie? Tak jest. Pan, czy mi przypomina? Mam takiego znajomego na Facebooku, pan ryszard Pinas i on się trudni to od niego. Tak, tak. To jest, to jest wykonanie tego artysty z regionu Tarnowskiego. Ja przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem no. precyzji. Powiem panu, że to fajnie wygląda. a z... warto, warto grać. Warto. Dlatego pucharu nie? sam bym wygrał. No. <laughs> przyznam, przyznam szczerze. Oczywiście są, są jaskółki, symbol mości, symbol zakładów azotowych, symbol tarnowskiego sportu, bo jaskółki zwiastują tylko dobre wiadomości. To nie zawsze, latają nisko, to znaczy, że będzie lało. Ale, panie redaktorze, w sporcie trzeba być ze sportowcami, z jaskółką w herbie na dobre i na złe. I ja się cieszę, że są lokalni. Samorządowcy, lokalni politycy, mościczanie, którzy nie dla, nie dla popularności pomagają, pomagają Tarnowskiemu sportu. Między innymi niedawny pana rozmówca pan poseł Edward Czesek. No, w tym programie był krawat mi przyniósł. Dzięki, pozdrawiam. Bardzo elegancki. No, jeszcze nie nosiłem, założę na specjalną okazję jakąś. Na Jak pana zaproszę kiedyś yy, obiecał pan panu posłowi dwustetny odcinek, o, znaczy to pan posłowi obiecał, że przyjdzie. Zwykle Do czeka, dość, bo to dotrzymuje słowa. Bo już niedługo to no właśnie to rzadka, rzadka cecha wśród polityków, ale ale okej okay. dobrze y, mościce teraz jednym wielkim placem budowy. Szczególnie chodzi o infrastrukturę sportową przed igrzyskami europejskimi. Pytanie, które jest bardzo zasadne yy, w Tarnowie. Czy zdążą na czas? Myślę że, myślę, że zdążą. Jednak yy, ja zastanawiałem się, co dalej. Bo to jest nurtujące pytanie. A, to to utrzyma później. Pytanie, czy będzie kolejny etap dostosowania obiektu sportowego do, yy, do możliwości rozgrywania meczów yy, piłki nożnej. Yy, bo jak wiemy,. Yy, Buduje się na razie, na razie obiekt z trybunami, mm -hmm. z piaszczystą murawą do, do zawodów, zawodów na piasku. Natomiast kolejny etap dostosowania, czyli zielona murawa, po których mogą grać piłkarze, seniorzy czy grupy młodzieżowe. no Podgrzewana by się być, bo ona ma mieć standardy pierwszej ligi. Nie znam specyfikacji, zapewne tak jest. Była szansa kiedyś na stadionie miejskim, żeby taka murawa była. Chciała grać tutaj Wisła Kraków. Było tak, że faktycznie oni remontowali swój stadion. Faktycznie był okres remontu, później ostatecznie... A raz chyba nawet zagrali. Był chyba jeden mecz. Nie? To, to, nie... Były, to, były, tak dawno było to były odległe czasy. Grały, grali rozgrywki europejskie, jednak w tych czasach takich nowożytnych była duża... E... Duża okazja, duża szansa na rozgrywanie całej rundy tutaj. Jednak... No, Wisełka była wtedy na fali, to, to, to epoka cupiała chyba jeszcze była. Tak jest. Telefoniki, to, no. Tak jest, tak jest, tak to było. Jednak ostatecznie, ostatecznie tutaj yy, woda, że miasta nie doszli do, do porozumienia, a była możliwość, yy, żeby zarząd Wisły, właściciele Wisły zostawili po sobie podgrzewaną murawę na stadionie miejskim. Fajna promocja by była, bo cały czas by było tarnów, tarnów, tarnów się przewijało przejdźmy płynie do następnego tematu. Promocja miasta przez sport. Jak pan zapyta Rzeszów kibiców sportowych to pan usłyszy siatkówka albo żużel. Jak pan powie Kędzierzyn-Koźle to pan usłyszy siatkówka. Tarnów to najczęściej żurzel właśnie. No ma to walor promocyjny właśnie bo to się jakoś tak dziwnie przelicza. Jak się pokazuje, tam ileś razy się nazwa pojawia, to ma efekt marki, może jakiś turysta przyjedzie, o, nie ciecza, no to pewnie, że słoniki, bruk nie? No tak, warto, warto wspierać, wspierać sport, sport młodzieżowy, sport, sport, sport seniorski. A profesjonalny też? Panie redaktorze, to jest kwestia dyskusyjna. Toczy się dyskusja. Wkrótce środowiska sportowe spotkają się na takim panelu dyskusyjnym na temat, w którym kierunku to finansowanie sportu powinno pójść. Czy w ogóle powinno być? Bo wie pan, u nas tam się jakieś ochłapy spadają budżetowe na sport. No tak, no tak jest, tak jest budżet konstruowany. Rad Główniki i dwoi, troi w tej komisji swojej i te. Nawet na swojej siatkarki nie potrafi dobrze uzbierać nie? w znaczeniu z kasy miejskiej. No panie, panie redaktorze jest to kwestia mocno dyskusyjna jednak jednak ja wrócę do pytania że warto wspierać sport młodzieżowy warto budować właściwe właściwe fundamenty funkcjonowania sportu w Tarnowie. I bo ten sport tak sport młodzieżowy jednak Dotyczy, dotyczy naszych dzieci, naszej najbliższej rodziny i, i popularyzuje. Ale to też, gdyby ktoś się chciał potem bawić w taki sport profesjonalny, czyli co? Generalnie w Tarnowie czy u mościcach szlifujemy diamenty, a potem wypuszczamy ich w świat, na szerokie wody. Zdecyd to jak ma pan przypadek Tarnowi. No powiedzmy, co się będzie taki puar w domu, popatrz na to tak, to wszystko zaczęło się w Tarnowie. Ale Tarnowia wyszlifowała dwa takie diamenty. Myślę o Mateuszu Kliku i o Bartoszu Kapustce. No tak. Zresztą pochodzą z rodzin stricte sportowych, gdzie, gdzie ten sport y, był, był od zawsze. Również w mościcach jest. Y, no to w mościcach żużel, Janusz Kołodzim, przykładnie. Ale i w piłce nożnej, w piłce nożnej jest, jest taki zawodnik jak Wiktor Matyjewicz, który. Y, Włoszech. Który gra teraz we Włoszech, y, który y, zyskuje dobre opinie y, w, u pana trenera y, w reprezentacji. To. Y, Mourinho Murinio go chwali, chyba. Czy Guardiola, Mourinho chyba. Sprawdzę. Nie, 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 nie. To nie, nie tego, przepraszam. Ale, Ale życzymy Wiktorowi no. życzy, takiej opinii i myślę, że, że doczekamy. I to jest tak naprawdę to, czego my oczekujemy. Czyli chcemy, chcemy, żeby w Tarnowie grali zawodnicy z Tarnowa, z Tarnowa z regionu, którzy, żeby tutaj zdobywali dobre wyniki sportowe i również. Tak, na, tak naprawdę byli ambasadorami Tarnowa na to zewnątrz. Ale wcześniej, jak pan wspomniał o Mościcach i o piłce, zaczęliśmy wspominać, był taki zawodnik w Unii, Mirosław Kubisztal. On z Unii poszedł do Krakowi, potem do GKS-u Katowice. I grał we Szwecji. Czy, albo w Finlandii. No, naprawdę. w którejś z krajów skandynawskich i zaliczył jakieś tam mecze w kadrze narodowej, tak samo. No tak, to czasy, czasy, czasy pana klicha z Ojca, prawda? Też mhm. to, to, są te, to są te roczniki. Jest wielu zawodników, którzy osiągali ten sukces. Niejednokrotnie nie, ma, nie mamy wiedzy nawet, że byli z Tarnowa, czy, czy pochodzą z naszego miasta. Mhm. Yy, czyli generalnie tak. U, ubolewamy, że cały problem tkwi w pieniądzach, a, nawet, a szczególnie w ich braku na no to szkolenie młodzieży, tak? Czyli czy to jest skarbonka bez dna? To jest inwestycja. Zdecydowanie jest to inwestycja. Ja jestem zwolennikiem mądrego wydawania pieniędzy, budowania, budowania, budowania tego sportu, takiej pracy organicznej z młodzieżą, z dziećmi i docelowo, docelowo z, z drużynami seniorskimi. I tak jak były publikacje w latach 60. 70. 80. Tarno był stolicą sportu młodzieżowego i uważam, że to jest ten kierunek, który powinien być cały czas, cały czas że tak powiem, pokazywany. Czy tak jak Pan wspomniał, te lata 60. 70. to była najbardziej taka złota era tarnowskiego sportu? Jak pan patrzy, jako historyk sportu tarnowskiego? Czy zdecydowanie tak. Były. Były dobre uwarunkowania do budowy infrastruktury sportowej, rekreacyjnej. Ludzie wówczas dużo tego sportu uprawiali. Turystyki, turystyki rowerowej, pieszej. I jak również tego sportu już bardziej profesjonalnego. Mhm. Yy. Jak tu płynnie przejść do następnego tematu? Sport mamy. W kampanii wyborczej grałby pan sportem. Panie redaktorze, w kampanii wyborczej yy, trzeba przede wszystkim być konsekwentnym yy, i skutecznym, skutecznym w działaniu i o, prawdziwym. Oje, kto to mówi? Każdy znaczy nie kto to mówi pan to mówi, ale każdy tak mówi. Trudno wypowiadać mi się za, za innych, jednak, hmm. jednak yy, przyznam, że. Na przestrzeni, na, przestrzeni, na przestrzeni lat wykonuje y, ciężką pracę na rzecz y, rozwoju tego sportu, popularyzacji sportu w Tarnowie, w Mościcach y, i Kiedy książka? Cały czas pracujemy y, z kolegią redakcyjnym. Myślę, że y, może jeszcze nie w tym roku, ale w latach kolejnych przy dobrej, przy dobrej okazji y, publikacja zostanie. Jak pieniądz będzie na wydanie? Nie wszystko przeliczajmy na pieniądze, więc, panie redaktorze, jeszcze jest, idea, też musi zarobić. jest idea, ambicja yy, i chęć pokazania tego sportu na nowo, a mamy co pokazywać. No właśnie, w tym roku mamy okrągłą rocznicę klubu baloniarskiego w Mościcach. Która to będzie? 90-lecie, tak. Była to sekcja autonomiczna yy, przy Zakładowym Klubie Sportowym yy, w Tarnowie w Mościcach. Jednak rok temu był piękny jubileusz stulecia metalu. W kolejnym będzie 115 lecie klubu, klubu Tarnowia a za kolejne stulecie metalu. A teraz liczyli tam drużyny seniorów piłkarską. Fajnie nie. Przekra sprawa tak naprawdę że, że tak, się, tak się to wszystko toczy. Klub, klub miał wielką tradycję, wielką tradycję, były sekcje, sekcja bokserska, sekcja, sekcja judo, sekcja oczywiście piłki nożnej, lekkoatleci, siatkarze, mężczyźni, kobiety. Ale widzi Pan, dobrze, że się tam w Metalu zapokusowali na szkolenie młodzieży właśnie, bo tam grupy młodzieżowe zostały. Czy warto docenić takie kluby dzielnicowe jednak? <laughs> Takie tak jak iskra, czy metal, czy błękitni, jednak warto zaznaczyć i podkreślić, że są kluby, które jednak chcą wziąć większą odpowiedzialność i być takim reprezentantem Tarnowa w tej, w tej klasie seniorskiej. I takim klubem bez, bez dwóch zdań jest Klub Zmościc, Klub Klub Unia mhm. Widział pan ostatni film na YouTubie, jak przyjechało dwóch właśnie tam influencerów, tuberów, kartofliska w Tarnowie. Chodzili po stadionach, no średnia promocja. Mm. No niestety, czasy A, widział pan. Czasy są, są, są jakie są, no trudno, trudno dyskutować z stanem, za stanem. Ten stadion w Mościcach, de la Grus. stadion miejski, miał wiele okazji, żeby zostać zmodernizowany lub przebudowany. Jednak te wszystkie możliwości zostały, zostały zaniechane, przegapione. No i niestety w tej nowej perspektywie finansowej no ciężko tak naprawdę udźwignąć taką dużą inwestycję. Mhm. To na koniec coś miłego. W sumie taki trochę pesymistyczny ten nasz wywiad na początku tygodnia. Bo fajnie by było mieć mnóstwo talentów, fajnie byłoby ich wyszkolić, ošlipować, cieszyć się później ich sukcesami, ale odbijamy się o ścianę pod tytułem, którego pan nie lubi, tego tytułu pieniążki no niestety o pieniądzach trudno się y, trud, trudno się dyskutuje skoro ich nie ma y, o, logiczne albo pan się naczytał tych Platonów i Sokratesów przed programem y, tym bardziej y, tym bardziej że te dotacje jeśli były były niewystarczające y, jeśli albo ich w ogóle nie ma no panie redaktorze no, ktoś się na to godzi ktoś y, godzi się na taki stan y, Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach samorządowych będzie. Panie, pani swojego zaczął tutaj? Panie redaktorze, mówimy o rzeczach ważnych. Niech pan nie udaje. O rzeczach, o rzeczach ważnych i myślę, że będzie więcej dyskusji, odważnych decyzji i myślę więcej optymizmu. A korzystając z okazji w kwestii optymizmu, chciałbym życzyć raz jeszcze panu trenerowi Majorkowi. Dużo zdrowia i optymizmu i podziękować za dotychczasowe wyniki dla całego tarnowskiego środowiska sportowego. Ładnie pan zakończył optymistycznie i o to chodziło. To w... Nagrodę tradycja programu do tej kamerki. Pozdrowienia. Pana trenera pan pozdrawia to już wiemy. Tak. Przed chwilą pan laudację wygłosił. No, chciałbym również pozdrowić żonę. Ostatnio zapomniałem całą uh -huh. najbliższą Dzień rodzinę. Sorry, nie było pytania. Chcę się poprawić. Pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkich, których dobro Tarnowa leży na sercu. A ja standardowo tatusia, siostry i kasie. Pan Michał Ligęński, społecznik, historyk tarnowskiego sportu, pasjonat tarnowskiego sportu. Był gościem poniedziałkowego programu Starczy na dziś. Bardzo dziękuję ja za wizytę. Dziękuję za rozmowę. Państwu za uwagę. Do zobaczenia do jutra. Łukasz Winczura. Miłego dnia. Do widzenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.